Są sprawa, że rozpoczyna naszą podróż. Mikrofon wziął do ręki, będzie do nas opowiadał, będzie nam błogosławił na drodze naszej. Jedziemy do Lethbridge na Sacrosanct. Po dwóch godzinach jazdy. Przygrywa, kierowca prowadzi samochód, dzieci grają. Fabian! Niektórzy jeszcze podsypiają po nocy, zmęczeni. W tej tajemnicy prośmy, żeby Maryja zabrała do nieba wszystkie nasze ziemskie prośby. Ojcze nasz, wszyscy w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Ale Bogu jest anierz połączone wróżaniec święta Panną Maryjo, pełna łaski. Pan z Tobą, błogosławiony nasz Jezus z nami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony nasz Jezus z nami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony nasz Jezus z nami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiony nasz Jezus z nami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, ręka w rękę z nami iść. Bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, kiedy każdy wnosi z sobą to, co ma. Zatem, aby wszystko mieć, potrzebujemy siebie razem. Bracie, siostro, bo nikt nie ma z nas tego, co mamy razem, kiedy każdy wnosi z sobą to, co ma. Czemu? Na podstawie pani zrobienia.
Dobrze światło. Agnieszka! Asia! Aga! Ja! A chodź do mnie, dam ci kółeczkę. Ja! Chodź! A ja! Ja! Koszka, you love your mom here? Jarek, come on! Mamy się uśmiechać? Przydałoby się. Cenisz dziś, nie jesteś takie piękne dzisiejsze porady? Jak już jestem, to może w tym razie nie będę. Zajemnisz jeszcze sma, ja już się wyłączę. W ogóle nie wchodzę, Cześć! Hello, ksiądz!
Cześć Dawid, halo! Zbliżamy się do Lethbridge. Nie pisze nic, to może katolicki. Katolicy się nie reklamują. 600 km na południe i już. A tu jesteśmy zaproszeni do domu kombatantów na obiad. Ksiądz nas wprowadza na obiadek do domu kombatanta w Lethbridge. Piękna, słoneczna pogoda jak latem. To jest nasz autokar. Sara gościnna dla nas. Dzieci są porozsadzane. Thank you.
wstydzę. Oto kolejkę do posiłku, w którym zostaliśmy poczęstowani. Lethbridge. Teraz z obiadu, ze stołówki polonijnej, udajemy się do kościoła śpiewać Panu Bogu na sakrosągu chóru. Ale wiesz, Helenko, jest za co podziękować, bo mam piękną pogodę. Żebyś wiedziała. Naprzeciw nas kościół. To nie jest, do którego idziemy śpiewać, ale jest cudownie ułożony przy świerku, przy głównej ulicy. To jest ten kościół, na wprost co jesteśmy? Chyba nie wiem, prawda? O, faktycznie. To my się przejdziemy z powrotem do tego kościółka, w którym będziemy śpiewać. Po to są pytania, by była na nie odpowiedź. A teraz zbliżamy się do kościoła, który będziemy śpiewać. Dzieci będą tutaj uświetniały msze święto i trzeci koncert pieśni religijnej. Ostatnie przygotowania. Księża przekazują sobie ostatnie wiadomości, gdzie co jest. To nie przeszkadza, że taki nasz poszedł do tej miejscu, tak?
Jako gospodarze Zrezy chcę bardzo serdecznie wszystkich przywitać na czwartym Sokrosąku prowincji w Alberta w języku polskim i tylko w Polsce. Serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie i życzę przyjemnego spędzenia czasu. Yeah.
kościele. Później spotkamy się na polskiej hali po mszy. W obecnej chwili na polskim domu będziemy klaskać i dziękować. Dziękuję serdecznie za uwagę. Thank you.
Brawo. Szanowni
Państwo, nie mogę ukryć uczucia wielkiej satysfakcji z faktu, że byłem tutaj, słuchałem i bardzo mi się wszystko podobało. Moja satysfakcja jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze, jestem wzruszony, ponieważ widzę tyle młodych ludzi, Polaków i przekrój od najmłodszego do najstarszego. Szczególnie wzruszają, i Państwo się ze mną zgodzą, te najmłodsze dzieci. To po pierwsze. Po drugie, jestem wzruszony, albowiem tu w Lethbridge mieliśmy zaszczyt gościć Polaków, cząstkę Polaków z Alberty. Daliście dowody, przybywszy tutaj, że stanowimy jedną wielką rodzinę. Braci i siostry, których matką jest jedna wielka Polska. Dziękuję bardzo za przybycie i tym, którzy zainicjowali i zorganizowali te spotkania, życzę dalszych sukcesów. Dziękuję bardzo. Wówczas rzekł do nich:
Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. Oto słowo Pańskie. Share.
Może pójdźmy na przodu, nie będziemy do przodu.
wami. Oh.
przygotowane paczki na drogę, żeby dzieci narzekały, że głowy do domu przyjechały. Żeby tak zadbały o naszych rodaków, sponsorni Kałgary. Następnie, proszę serdecznie, następnie prosimy kierownika grupy muzycznej Edmonton.
Nie spodziewałam się, że lekcja jest taka ogromna gościnność. To mi przypomina tą polską gościnność. Także serdecznie dziękuję. No i życzę mi zabawy. Można sobie potańczyć nawet. Także. Ja bym chciał się obecnie wszystkim podziękować, a szczególnie jak smakowała kolacja naszych przybyszów. Chciałbym serdecznie podziękować paniom i panom za przygotowanie kolacji, które zrobiły dla przyjemnych gości. Dziękujemy serdecznie. Ja chciałabym w imieniu całej grupy z Edmonton, ponieważ wyruszamy w daleką podróż i o świcie pewnie przyjedziemy do Edmonton, z całego serca w imieniu naszego księdza proboszcza, sióstr, rodziców, dzieci, nas wszystkich, z całego serca podziękować za wspaniałą gościnność. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo mile rozczarowani i jeszcze raz z całego serca dziękujemy za posiłek, za maszynę, opiekę. Dziękujemy Polonii, Lesbym, wszystkim z mojego serca dziękujemy i na pewno będziecie wspominać, jak będziecie wiedzieli wspólny czas tej chwili z Lesbym. Dziękujemy przyjemnie, prosimy wracać pogodnie, zdrowo, do domu. Dziękujemy wreszcie wszystkim. Do zobaczenia w tej Polonii na przyszły rok i w 5 marca. Dziękujemy. Z pięknych ozdób idziemy do autokaru i idziemy do domu, dziękując Bogu za opiekę, za piękną pogodę, za wspaniałe humory, za zdrowie naszych dzieci, za wszystko, co nam ofiarował.